Cześć wszystkim, z tej strony Domino, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii Myst Survival, czyli połączeniu tak jakby The Forest z Seven Days to Die, czyli Seven Forest Die. Ogólnie gra polega na tym, że musimy craftić, musimy uciekać przed różnymi rodzaju potworami, właściwie to takie jakieś zombie chyba są, które też są aktywne w nocy. Dodatkowo jeszcze jak w ciągu dnia pokazuje się mgła, to one też zaczynają wariować, są dość agresywne. Będziemy musieli się też mierzyć z bandytami, którzy będą strzelali do nas i za wszelką cenę próbowali nas zabić, więc no, zapowiada się ciekawie. Ja sobie troszeczkę ściszę jeszcze tutaj te wszystkie ustawienia, bo cały czas mi głośno tutaj gra. Okej, zobaczymy. Czy uda się przeżyć pierwszy dzień? Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie kciuki. Ogólnie gra jest we wczesnym dostępie. Można ją kupić na Steamie za 40 zł. Można kupić ją na G2U za tam chyba 36 zł, więc w sumie wychodzi na to samo. Podobno grę tworzy jedna osoba, więc jak na jedną osobę to i tak jest całkiem niezła. Muszę przyznać, z tego co już zdążyłem się zapoznać, gra jest naprawdę, naprawdę fajna. Ma sporo błędów, tak jak każda gra, ale z racji tego, że jest to wczesny dostęp, więc są jakieś aktualizacje cały czas wprowadzane, są te błędy poprawiane, więc nic tylko przetrwać to i czekać na kolejny dzień. Może wyjdzie aktualizacja. Ja mam lekką chrypkę, nie wiem, możliwe, że się rozkładam, więc mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało. Zresztą jak będę krzyczał, to chyba normalnie. Okej. Okej, co tutaj mamy? Okej, 3 lata temu coś tam się stało, jakaś tajemnicza mgła, bla bla bla, wielu ludzi zachorowało i umarło, ale tam parę osób było odpornych, oczywiście my będziemy jednym z tych odpornych ludzi. Dobra, no go. O, patrzcie jaka zarąbista grafika, co to jest? Okej, czyli tak, tu jest moja wytrzymałość, stamina, tak? Okej. Close. Wow. Ogólnie mam wszystko na ultra. To. Mój bagaż. To jest mój dom. Tak, tutaj się będę respił. Tak? Reset. Tak. Coś tu mogę wcisnąć? Nie. Okej, jakieś menu, inwentory. Aha, tu jest mój cały ekwipunek. Bida, tu są moje statystyki. Okej, tutaj mogę sobie... Jakąś broń potrzebuję. Mogę coś wykraftić? Łuk? Coś? Cokolwiek? O kurna. Ej, to czym ja mam się bronić? Co, se patyk skrawce? I co, i to tyle? Ale bita. Dobra. Nie, zaraz. Nie będziemy. Dobra, w takim razie idziemy zwiedzać nasz teren. Jak się biega? Shiftem, to poczekajcie. Opcje. Tutaj. Okej, okay, klawiatura. Sprint. Jest! Dobra, już lubię tą grę z racji tego, że mogę biegać tak jak chcę. Okej. Okay. Ten bije. Naprawdę grafika jest zarąbista. Od razu polecimy sobie, sprawdzimy to tutaj. Musimy... Co to jest? No, jakiś kwiatek.
Musimy zacząć szukać jakiegoś schronienia, kamyki, tak? Biorę wszystko. Jakieś coś. Nie mogę tego? Trochę szkoda. Dobra, tutaj jakiś. Bierz. Bierz, nic nie ma. Lód to jest. Znaczy F to jest, żeby wszystko zabrać. O, bryka. O, to sobie nie pojadę raczej. Nic. Nic. Dobra, zobaczymy. Ogólnie no, potrzeba jakiejś broni. Musimy jakąś broń sobie skołować. Tylko co z tego, jak ja broni nie mam. Ani łuku, ani nic. Zaczniemy najpierw od góry. Dobra, to wygląda bezpiecznie. Okej, tu też. Zamknę drzwi, żeby nic mi tu nie... O! Pistolet, ojejku! Ja pierdzielę, co to jakieś części. Złożymy sobie komputer, będziemy robić live'y. No, bierz. O. Bierz wszystko. Ale dużo żeśmy wzięli. Okej, inwentory. Pistolet. I ta amunicja to jest 9 mm, a pistolet jest na... Na nie wiem co. Cztery pociski. R. Dobra, jesteśmy uzbrojeni w razie czego. Cztery pociski mamy. Nie jest dobrze, ale nie jest też źle. Dobra, cukier zawsze się przyda. O, dobra. Jakieś jedzenie bierz. Nic. Tutaj kolejna amunicja. Ciężko mi się oswoić z tym. Dobra, nie wiem po co te butelki. A, tutaj można było wejść przez okno, okej. Okay. Dobra, przeszukane. Dobra, nie będziemy się oddalali od naszego obozu. Jak zapewne... O, góra Fuji! Jak zapewne zauważyliście, nie ma tutaj mapy. Więc wszystko jest na pamięć. Te jakie mam zmarszczki na rękach, ja pierdzielę. Widać się denerwuje. Tak w jednym miejscu jest to tak nienaturalne. Dobra, tu widziałem jeszcze jakiś domek. To jakiś namiot jest w sumie. Halo, halo, jest tu kto? Kolejna amunicja. O, miejsca nie ma. No co ja mogę? Dobra, to kamienie wywalę. Kamienie chyba znajdę wszędzie, nie? Tutaj jest deska. Tutaj jakiś... O, ty, ale znalazłem!
Ale se wziąłem. Dobra, to poczekajcie. Jak tam u mnie? Chce mi się pić trochę. I gdzieś... A, zaraz. Ja mogę to poprzerzucać, wiecie? Tutaj sobie to poprzerzucam, o. Aha, nie wszystko mogę, rozumiem. Dobra. Jak już wspomniałem, gra ma sporo błędów, ale jest to wczesny dostęp. Dobra. Wziąłem. Jakąś amunicję nawet udało się znaleźć. To kolejna buteleczka. Aha, tutaj. A, zaraz, tam jeszcze z przodu coś było. Pewnie. Hop. Albo i nie. O. Świecę do samochodu. To się może przydać. Drink. Tak, wiem. 3 minuty na wyjęcie tego. Wymontowane. I tu jeszcze. Kurde! Dobra. Wiecie co? Kamienie może później. Kamienie obstawiam, że znajdę wszędzie. Jesteśmy w końcu w lesie. O, jakaś chatka. Co to jest za jakiś znaczek? Ta chatka może być moim domem, rozumiem. Tak. Dobra. Mamy schronienie na noc. Mam nadzieję. I co? To już jest moim domem? Mamy tu szafki. Trochę lipa. O, jest nóż. A, zaraz. Ja sobie poprzerzucam trochę tych materiałów. Rzeczy, które nie będą mi potrzebne. Dobra. Amunicja zawsze się przyda, jak mi się skończy, to może przy okazji znajdę coś ciekawego. Trzeba to jakoś poukładać ładnie. Co to jest? Bandaż. Bandaż mi się przyda. Piła też mi się przyda. Butelki zostawię. To zostawię. Prochy też wezmę. Amunicję mówiłem, zostawię. Samochodu jeszcze nie mam. Czemu ja nie mogę piły używać? Co to jest? Okej. O, samochód tam mamy. Turn on. I co, i to się świeci? M. Move. Zobaczymy w nocy, czy to się świeci. Tam jest drugie. Drugie zostawię. Jak się nie opłaca tego w ogóle nosić, to po co będę nosił? Drive, ale nie mamy opon. O, tam coś jest dużego. Która jest godzina? Tutaj w ogóle nie ma żadnego zegarka, nic. Okej, jest ta faremka tutaj. Więc spoko. Muszę tylko zapamiętać, jak tu przylazłem, czyli prosto tam. Dobra, w stronę wiatraków, zapamiętajcie. Aha, i to też może być moje schronienie. No, powiem wam, że nie wiem, czy to będzie bezpieczne schronienie. Patyki. Dobra, na początku pójdziemy tutaj. O, jedzenie. Dobra. O, kola. Lubi kolę.
Samochodu się nie da przyfiskać. Dlaczego tego nie mogę przyfiskać? Why? Dobra, lecimy teraz tam. Tu powinno być sporo lutu, więc... liczę na to, że... znajdziemy coś ciekawego, jakąś broń. Może... nie wiem, czy tu są schematy? Tego też nie mogę. Coś tutaj znajdę? Czemu nic nie znalazłem? Tam jest jakiś stół chyba do krawcenia. Okej, tutaj nic nie ma. Tu też widać. Co ja tu mogę zrobić? Aha, mogę sobie... już tapki. To zanim ja to zrobię... tu siekierkę mogę sobie zrobić, ale też potrzebuję sztabek. Młot jakiś. To na strzały. Mogę sobie amunicję robić, fajnie. A tu? Patyki. Mogę sobie zrobić linę. Ej, mogę sobie zrobić łuk. Ja bym chciał sobie zrobić łuk. Tutaj można zrobić łuk? Jak się tego wszystkiego w ogóle używa? Mogę ten sznurek? Nie. Co to było? Słyszałem coś. O kurna, chodzi tutaj, patrzcie. Dwa. Dobra. To ja to obejdę może, co? Może tu bym spędził noc? O! Misio! Jak w Seven Days to Die? Nie będziemy podchodzili, bo jeżeli to jest misiak w Seven Days to Die, to nas rozwali. Okej, tu jest jakaś wieżyczka. Punkt obserwacyjny. To jest jakaś jaskinia? Nie. Mogę sobie pokopać kamień albo coś? Póki co nie mam ani siekiery, ani nic. I nie wiem, jak mam użyć piły. Co to było? Coś słyszałem? Jest tu okno? Okej, wygląda na to, że bezpiecznie. Figa. Matulu. Ale! O, bierz. Wszystko bierz. Dobra. Tu mogę sobie lampkę włączyć? Ej, myślicie, że tu byłoby bezpieczne miejsce? O, jakiś plecak, bierz. Upgrade. Dobra, dwa sloty. Nice. Która jest godzina na osi? 12:27. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest bezpiecznie. Ej. Idzie mgła, prawda? To jest ta mgła, gdzie powinniśmy uciekać przed nią? Patrzcie. Bo ja teraz nie wiem, czy
My tam mamy schronienie. Patrzę, czy tam gra się tutaj jakoś zbliża, ale nie widzę. Ale coraz mniej widzę tamtą, dobra. Mi się wydaje, że tu byśmy byli bezpieczni na czymś takim. Tam w tym domku byliśmy? Nie, chyba nie. Dobra, mamy 6 pocisków, damy sobie radę. Wystarczy tylko strzelać w głowę i nie chybiać. Dobra. Tu mamy kolejny domek. I to nie jest nasz domek. Możemy przefiskać to auto? O, młotek. Jak się przestraszyłem! Ja pierdzielę! Okej, dobra! Myślałem, że to bezpańskie auto! Wyleciało dwóch, kurna! Co to jest? O, tam coś... Bandyty! Kurna, tak na dzień dobry? Tu potwory, tam bandyci. Co za okolica bez sensu? Co to jest? Patyki. Nie no, miniemy to. No co ja zrobię z czterema? Właśnie, zaraz. Jak z czterema? Dwójka. Marnie. Gdzie my dalej szukamy? Tam są oni. A tu... Ej, patrzcie, mogę się wprowadzić. Chyba byłaby najgłupsza rzecz, jaką bym zrobił. Ale... przeszukamy. To jest bezpieczne. Szafeczka. Bierz. Piła. O. O. Co to jest? Amunicja. Bierz. Co to? Kura. Ej, wiecie co? Chyba mgła idzie. I chyba, nie chyba. Tylko chyba na pewno. Dobra, wiecie co? Mogę zastawić drzwi jakoś? Mogę te drzwi zblokować, żeby się nie otworzyły? Mogę tutaj wejść na górę nawet. Dobra. Przeczekamy tą mgłę. Patrzcie, jak się robi biało od niej. Nie wiem, jak bardzo te potwory są agresywne. To jest dopiero 13-14 godzina. Ale mi się łapy pocą. Dobra. Naprawdę nie mogę zrobić żadnego łuku, nic. Oho, coś się dzieje. Mogę zrobić łuk. To dlaczego go nie mogę zrobić?
Może tu jest jakiś specjalny przycisk do krawcenia. Tutorial. No kto tutoriale jakieś robi? Opcje. O, mogę niszczyć. Mam latarkę. Spanie na ziemi. Dobra. Przenoszenie obiektów. Tutaj moje sloty, tabulator, reload. Ja pierdzielę. O, B. Chyba mnie czują. Nie wiem, czy one mogą drzwi otwierać. Jak tu się kłócę. Idźcie stąd, wynocha. Nie wiem, czy one mogą rozwalać w ogóle budynki. Robi klimat, nie? O. Przeszedł. Nie wiem jak wy, ja się zdekapietram. Spokojnie oddychaj. Ta mgła już przeszła. Znaczy ona... O, idzie, patrzcie tam. Tam idzie. O. Widzicie? Nie wiem jak ciężko zabić te stwory. Czy już? Ta figa! Ja chciałem wychodzić. Ale powiem wam, wydaje mi się, że skoro można zabijać okna deskami, to bardzo możliwe, że one są w stanie wchodzić przez te okna. To jest taka moja spekulacja tylko, ale po coś to jest. Chodzi cały czas tam. I co, on tak będzie sobie chodził? Ej, bo ja bym sobie poszedł dalej, no zaraz będzie ciemno, a ja nie mam nic. No, mam trochę rzeczy. O, ogólnie jestem głodny. To ja sobie coś zjem. Okej. O, najedzony od razu. Drink. Popijemy kolą. O, nice. O, przechodzi. Wynocha stąd, nikogo nie ma. Akwizytorom dziękujemy. Ciekawy. O. Chyba poszło. Już słychać. Słychać już. Halo? Halo? Czy jest tu jakiś zombie? Dobra, obcykajmy górę. Jak się wchodzi na tą górę? Okej. Zamykaj, bo... No zamknij to.
Gdzie ja teraz powinienem pójść? Tam byłem? To są ci bandyci, to nie, dobra. Tutaj jakiś samochód do przeszukania. Cześć, kurczaku! O, drugi samochód. O, jakaś ulica! O, i domek. Jak na raz, to bardzo mało tych gałęzi. Tu paliwo jakieś jest. Tego nie mogę. Ale rzecz. Wow, silnik. Dwadzieścia minut, dobra, go. Tu jest jakiś hotel, ale nie wiem, czy będziemy. Hotel, motel. Która to godzina? Niby 16. A ja dalej nie mam takiego schronienia na noc. Zostawię to. Sprawdzę ten domek. Bo jeżeli dobrze widziałem, to w tym domku mogę sobie pomieszkać troszkę. Tak? Ma takie białe coś? Ma biały znaczek. Więc w razie czego tutaj mogę sobie zrobić bazę. Paliwa? Trochę jest. Dobra, domek przefiskam w nocy jak coś. Ogólnie to nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest moja pierwsza baza. Halo? Opona, siekiera. Siekiera, ale ja nie mam miejsca. Trochę tutaj tego jest. O, i silnik jest. I tu opona, tak? Patrzcie, jak słońce zachodzi. Dobra, silnik mamy. Tutaj też gdzieś świece miałem. Zostawiłem je w pierwszej bazie. Ja pierdziu. Co to było? Kamień. Kurde, miejsca nie mam. Będę tak biegał z jedną rzeczą. Ogólnie 17 i słońce zachodzi. To gdzie my jesteśmy? Dobra, zamknijmy. O! Dajcie mi zrobić łuk. Chcę zrobić łuk, cholera jasna. Czy tu człowiek może... Mogę zrobić zwykły łuk. Potrzebuję... Ja pierdzielę, ja go nigdy nie zrobię. Skąd ja patyki wezmę? Skąd ja wezmę jakiś sznurek? Na strzały takie rzeczy? Chyba, że spotyka mogę... A, to dobra. Bądź. Tu mogę zrobić patyki. Znaczy te sticky. Ja tu mogę zrobić gwoździe, dobra, też jest nieźle. Dobra. Silnik zostawiam. Okej, amunicja, to się przyda. Widzę, że stakuje mi się do 8, więc mogę brać. Ktoś to zostawię, bo mam. Najwyżej zapamiętam gdzie. O, młotek, ale mam już młotek. Ale ten lepszy to ja zamienię, ok? O, kola. A mi się chce pić.
Gul. Dobra, trochę prochów mam, trochę wszystkiego mam. Ogólnie mam dwie piły, tak? Tak. To piłę też tu zostawię, zamienimy. Zaraz tu. O, pistolet kolejny. A już taki mam. Olender, trzeba będzie to jakoś po to wrócić. Dobra, bo już się robi ciemno. A ja jestem cykorowaty. Lecimy tutaj do tego domku. I przeczekamy nockę. O, ten domek jest troszeczkę bardziej wzmocniony jakby. Halo? Chciałbym się wprowadzić. Dobra, i tu... O, o, siekiera, zarąbiście. Dobra, i teraz tak. Tu... No, jakieś patyki, jakieś materiały do budowania. Jedną siekierę mam, dobra, to zostawię. Nie wiem, co tą zostawię. Piłę też zostawię, taśmę zostawię. Dobra, trochę amunicji jest. Dlaczego? O, nawet do 10 się stakuje, to fajnie. Okej. A w drugiej będę trzymał takie rzeczy właśnie jak jedzenie, jak prochy. O. O. Jak mi nie wyjdzie w życiu, to po prostu to jakieś pewnie na bandaże. Okej. Amunicję chyba warto mieć ze sobą, nie? Jakoś warto byłoby wzmocnić ten dom. Młotka na razie nie potrzebuję. To wezmę. Jak to wygląda? Jest już bardzo ciemno? Nie, jeszcze chyba nie jest. Dobra. Trochę drewna. Co się stało? A, to za każdym razem muszę klikać. Ojej! Ale mi to poleciało. Dobra. Uwaga, drzewo! Jakieś rzeczy to wypadały. Ale okej. Wszystko. O! Aha, z tego tylko bal wychodzi. Dobra. Bierz, bierz, wszystko zbieraj. Już trochę zmęczony jestem nawet. O, jakiś... Co to? A, kamień. Co to za jakiś ten... Beczka z wodą. Nie mam. Ale gdzieś tu widziałem wodę ogólnie w okolicy. Okej, pozbieramy trochę materiałów. Tak, żebyśmy mieli trochę zajęcia. O Jezu, nie, już 40 minut. Dobra, wszystko chyba pozbierane. Aha, już miejsca nie ma. Dobra. Okej, kochani. Będziemy kończyć. Już i tak się robi ciemno, ja nie zamierzam wyjść poza dom, więc to byłoby na tyle. Moja postać idzie spać. Ja idę coś zjeść. Jeżeli wam się podoba, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, to pamiętajcie o komentarzach, o łapkach w górę. Jeżeli nie wiecie, co napisać, to napiszcie, nie wiem, przeżyj albo coś.
A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i na razie. Cześć, cześć!